Ustrońskiej Galerii Rynek miał miejsce wernisaż wystawy poplenerowej Ustroń Brenna 2023, zorganizowany przy współpracy Stowarzyszenia Twórczego Brzimy, Miasta Ustroń, Nadleśnictwa Ustroń i Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Swoje prace wystawili artyści, którzy już nie raz gościli w galerii. Ale także nie zabrakło młodych debiutujących Kingi Polok czy Dawida Czarniaka. W plenerze wzięło kilkanaście osób udział. Byli to artyści ze Stowarzyszenia Twórczego Brzymy i nasi przyjaciele. Tak się zresztą nazywa wystawa Brzymy i Przyjaciele. Do tego zaprosiliśmy dwóch młodych artystów pracujących w Ustroniu, jeszcze nie pokazywanych. Pierwszy raz wernisaż połączono z promocją gry planszowej Zbuduj Imperium, której autorem jest mieszkaniec Ustronia Patryk Korszun. Drugą częścią tego dzisiejszego wydarzenia jest promocja gry zrobionej przez Patryka Korszuna, młodego już magistra sztuki, jako pracę dyplomową Uczelni Cieszyńskiej i dzisiaj jest rozgrywka na pięciu stołach tej gry, a w planie jest stworzenie, zmodyfikowanie tej gry w ten sposób, żeby ta gra bardziej nawiązywała i do regionu, i do miasta Ustroń. Zbuduj Imperium, taki tytuł, to może coś więcej o tej grze nam pan powie? Ta gra miała postać jako gra karciana. Ale z perspektywy czasu się okazało, że ma być grą karcianą, jak i grą planszową, bo wśród mamy też planszę. No i ona się rozwinęła przez kolejne dwa lata. Dzisiaj premiera, po raz pierwszy tutaj będzie można w nią zagrać? Tak, oficjalnie tak. Można dzisiaj już zagrać, chociaż miałem obawy, czy się to wszystko uda. Czy ta gra będzie jakoś do nabycia? Gdzieś będzie ją można zakupić? Czy to na razie taki prototyp? Będziecie ją udoskonalać? Efekt finalny, ale pod kątem prawników, z którym mamy dyskusję, musimy jeszcze doszlifować kilka parametrów i na razie nie sprzedaży, ale w przyszłości mam nadzieję, że się uda. Galeria jest otwarta na młodych, na promocję tych młodych i to też jest jakby taki cel tutaj wasz, żeby ich promować. Zawsze galeria była otwarta na młodych, a teraz jakby intensyfikujemy to, bo coraz więcej osób interesuje się sztuką. Jest to jakby dobry kierunek, żeby zainteresować jeszcze więcej osób i żeby przychodzili do galerii, żeby ta galeria nie była jakimś sakrum, jakimś rzeczą taką nie do ogarnięcia, tylko trzeba przychodzić do galerii, patrzeć, co jest nowego i bawić się tym. A jak długo te prace tutaj będą, kiedy jakiś kolejny wernisaż, kolejny artysta? Prace będą eksponowane do 8 marca. 8 marca będzie super nowa wystawa, do 7 razy sztuka. Będzie to wystawa z okazji Dnia Kobiet troszeczkę, 7 pań. Będzie super wystawa tutaj 7 pań różnorodnych, nie tylko malarstwo, ale bardzo różnorodna sztuka i zapraszam już serdecznie 8 marca o godzinie 17:00 wernisaż następnej wystawy w Galerii Rynek w Ustroniu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.